Kolejną grupą funkcji DAX, którą omówimy, są funkcje tekstowe. Funkcje tekstowe, jak sama nazwa głosi, działają głównie na kolumnach zawierających i sformatowanych jako tekst. Natomiast nic nie stoi na przeszkodzie, żeby używać ich nie tylko do takiego rodzaju danych, ale też danych sformatowanych jako liczby, daty czy wartości mieszane. Pierwszą z funkcji, którą warto omówić, jest funkcja concatenate. Jeżeli przetłumaczymy funkcję dosłownie, jest to po prostu złączanie tekstów. Funkcja ta przydatna jest w niektórych przypadkach, kiedy dane, które rozbite są na poszczególne kolumny, chcemy zawrzeć w jednej kolumnie, aby później łatwiej je wizualizować. Przykładowo, przechodząc do tabeli klienci, mamy tu dane adresowe. Dane adresowe każdego klienta rozbite są na właśnie poszczególne kolumny. W jednej z kolumn mamy adres podany jako ulicę razem z numerem budynku lokalu. Następną kolumną jest miasto, gdzie ta ulica się znajduje. Mamy również stan, w którym to miasto jest położone oraz kod pocztowy danej lokalizacji, danego adresu. Często jest tak, że chcemy mieć połączone miasto razem z kodem, żeby łatwiej można było przeprowadzać na przykład wysyłkę dokumentów, produktów czy wiadomości po prostu za pomocą tradycyjnej poczty. I tak też postaramy się połączyć kolumnę miasto oraz kod, aby była zawarta w jednej wspólnej kolumnie. Przechodzimy do opcji dodaj kolumny, czyli dodamy kolejną kolumnę obliczeniową do naszego modelu danych i zastosujemy wpisywanie formuł bez kreatora, gdyż tutaj Power Pivot, tak jak Excel, dosyć mocno nam podpowiada, co należy użyć, aby funkcja poprawnie zadziałała. Zaczniemy wpisywać oczywiście nazwę naszej funkcji, czyli concatenate. Mamy dwa rodzaje, concatenate i concatenate x. My użyjemy zwykłego concatenate, czyli łączymy dwa ciągi tekstowe w jeden. Funkcja ta ma odgórnie nałożony limit argumentów. Czyli możemy złączyć tylko dwa teksty lub dwie kolumny w jeden. Nie możemy dodać więcej niż ta liczba. Złączymy, tak jak wcześniej wspomnieliśmy, miasto oraz kod. Jak wiemy, możemy wpisywać nazwę kolumny samodzielnie lub wybrać ją za pomocą myszki, klikając na wartość tej kolumny. Ona wtedy automatycznie się podstawi. Tak, czyli mamy concatenate klienci miasto, czyli nazwa tabeli oraz kolumny, średnik, druga wartość. Potrzebujemy kolumny kod i pamiętamy o zamknięciu nawiasu, czyli argumentów funkcji i całej funkcji. Po wciśnięciu Enter mamy kolumnę obliczeniową 1, gdzie mamy złączone te dwa teksty, czyli nazwę miasta oraz kod pocztowy. Jak możemy zauważyć, funkcja concatenate nie wstawia pomiędzy złączone teksty żadnego białego znaku. To myślę spacja, przez co teksty są złączone bezpośrednio, więc funkcja concatenate ma pewne ograniczenia. Pierwszym z nich jest ilość argumentów, gdzie możemy złączyć tylko dwa teksty, czyli między innymi dwie kolumny, oraz
nie wstawia pomiędzy nie spacji. Inną możliwością złączenia tekstów w Power Pivocie jest użycie znaku ampersand. Znak ampersand mamy pod klawiszem 7 na naszej klawiaturze, czyli inaczej mówiąc handlowe i. Znak ten pozwala nam złączyć dowolnie wiele ciągów tekstowych. Żeby go użyć, oczywiście musimy też podać, co chcemy złączyć. Mogą to być, tak jak w przypadku concatenate, nazwy kolumn, ale też mogą być teksty wpisane bezpośrednio z klawiatury. Oczywiście, żeby wstawić coś do kolumny obliczeniowej, stosujemy tak jak w przypadku formu znak równa się i złączymy jeszcze raz miasto z kodem pocztowym, ale tym razem za pomocą ampersand oraz wstawimy pomiędzy nie znak spacji. Więc wybieram miasto, wstawiam znak ampersand, czyli Shift 7, dodaję spację, znowu ampersand i kod pocztowy. Tak wpisaną formułę zatwierdzam Enterem i w tym wypadku, jak widzimy, kolumna obliczeniowa 2 zawiera takie same dane jak kolumna obliczeniowa 1, z tym, że mamy pomiędzy złączonymi tekstami spację. Tak naprawdę spacja też jest znakiem. Jak wspomnieliśmy, znakiem białym, więc też musimy ją dostawić, złączyć. Z powodu ograniczeń concatenate nie możemy wstawić tej spacji, bo przyjmuje tylko ta funkcja dwa argumenty. Natomiast ampersand można przyjąć, że jest nieograniczony w ilości złączanych tekstów. Jeżeli chcemy złączyć jakikolwiek tekst wpisywany bezpośrednio z klawiatury, musimy pamiętać o tym, aby wstawić go w cudzysłów. Tak samo w przypadku funkcji concatenate, również musimy użyć tego cudzysłowia. Dostawmy jeszcze jedną kolumnę obliczeniową, w której złączymy tym razem trzy kolumny. Żebyśmy mieli pełne dane adresowe w jednej kolumnie. Czyli złączymy adres klienta, miasto oraz kod pocztowy, gdzie pomiędzy adresem a miastem wstawimy znak przecinka, a miasto razem z kodem mogą być zamienione miejscami, czyli najpierw kod, a później miasto. Tak jak przywykliśmy do adresowania listów w Polsce. Wstawimy oczywiście znak równa się, czyli naszą formułę. Dostawimy adres, znak ampersand, wstawimy przecinek, spacja i dopiero zamykamy cudzysłów, czyli wstawimy dwa znaki, przecinek oraz spację. Kolejny ampersand, czyli Shift 7 i wstawimy kod pocztowy, oczywiście pomiędzy kod pocztowy a miasto również spacja, czyli jeszcze jeden ampersand, który będzie zawierał pomiędzy cudzysłowem spację, ampersand i dopiero miasto. Wciskając Enter możemy zobaczyć, że połączyliśmy trzy kolumny, ale tak naprawdę złączyliśmy 5 wartości ciągów tekstowych, bo pierwszym ciągiem tekstowym jest klienci adres, drugim przecinek oraz spacja, trzecim kod pocztowy, czwartym kolejna spacja, piątym miasto. Zmieńmy nazwę naszej kolumny obliczeniowej na nazwę pełny adres. Z kolei, jeżeli mamy pełny adres, to dwie pierwsze kolumny obliczeniowej w żaden sposób nam się nie przydadzą, więc możemy je
prawym przyciskiem i z menu kontekstowego wybrać usuń kolumnę. Oczywiście moglibyśmy zaznaczyć dwie kolumny jednocześnie i usunąć obie razem. Kolejną funkcją tekstową, którą warto poruszyć, jest funkcja exact. Funkcja ta porównuje dwa ciągi tekstowe i zwraca prawdę, jeżeli ciągi tekstowe są takie same, lub fałsz, jeżeli są różne. Przejdźmy do tabeli zamówienia i porównajmy dwie kwestie. Nie porównamy tutaj ciągów tekstowych, bo jak wspomniałem, funkcje tekstowe mogą być użyte również do innych typów wartości. Porównajmy kolumnę cena do kolumny suma, dzięki czemu będziemy mogli stwierdzić, czy liczba zamówionych towarów w danym zamówieniu jest równa 1. Jeżeli wyjdzie nam prawda, wtedy cena i suma są takimi samymi wartościami. Jeżeli natomiast funkcja exact zwróci nam fałsz, znaczy to, że cena i suma są wartościami różnymi, więc liczba sprzedanych artykułów na danym zamówieniu jest większa niż 1. Oczywiście tą liczbę w kolumnie liczba mamy podaną, ale przyjmijmy, że jej nie ma. Przechodząc do nowej kolumny obliczeniowej, wstawimy funkcję exact i zobaczmy jedną prawidłowość. Funkcja ta, tak jak funkcja concatenate, przyjmuje tylko dwie wartości, które możemy porównać ze sobą, więc nie mamy możliwości porównania trzech wartości ze sobą, czterech. Żeby to zrobić, musielibyśmy funkcję zagęszczać w sobie oraz stosować jeszcze dodatkowe funkcje, które pozwoliłyby nam porównywać większą liczbę danych. Pierwszym argumentem funkcji exact będzie moja cena, gdzie zawiera się cena jednostkowa za dany produkt. Średnik, którym argumentem, z którą kolumną chcę porównać kolumnę cena. Tak jak wspomnieliśmy, jest to kolumna suma, aby sprawdzić, czy jest to jeden produkt, czy więcej niż jeden. Jeżeli chodzi o kolejność argumentów, nie ma to zbytniego znaczenia. Z tego względu, że i tak porównywane są dwa argumenty ze sobą. Ich kolejność jest całkowicie bez znaczenia. Jeżeli porównujemy natomiast ciągi tekstowe, ważna jest wielkość znaków. Funkcja exact wykrywa duże znaki i rozróżnia je pomiędzy wielkością dużą a małą. OK, mamy funkcję exact zamkniętą, więc potwierdzimy ją enterem i zobaczymy, czy funkcja z grupy tekstowej zadziała też na kolumnach zdefiniowanych jako typ liczba, w zasadzie waluta. Enter i zobaczmy, że funkcja exact zwróciła nam wartości. Tak jak wspomnieliśmy, zwraca tylko prawdę lub fałsz. Fałsz, jeżeli wartości są nie takie same, natomiast prawdę, jeżeli wartości są identyczne. W przypadku liczb tutaj liczy się tylko wartość, w przypadku ciągów tekstowych liczy się też wielkość znaków, więc duże A jest czymś innym niż małe A. Dzięki tej funkcji sprawdziliśmy, czy nasza cena jest równa sumie, więc definitywnie na tej podstawie moglibyśmy określić, czy sprzedał się na danym zamówieniu jeden czy więcej produktów. Jeżeli kolumnę liczba byśmy tutaj w naszej tabeli nie posiadali. Zmieńmy jeszcze tylko nazwę kolumny, tak abyśmy wiedzieli,
na jakiej podstawie te dane zostały utworzone. Tutaj nazwę po prostu kolumnę jako funkcja exact. Kolejną funkcją tekstową, którą warto poznać, jest funkcja subtitled. Funkcja ta pozwala zamienić fragment w ciągu tekstowym na inny podstawiony przez nas fragment. Czyli w prostych słowach wyszukuje dany element, który podamy w ciągu tekstowym i podmienia na inny wskazany przez nas. Jeżeli fragment nie zostanie znaleziony, to zostanie zwrócony po prostu oryginalny ciąg tekstowy. Dodajmy w nowej kolumnie obliczeniowej tą funkcję, dzięki niej z kolumny produkt. Wyodrębnimy produkt o nazwie kamień filozoficzny i zamienimy na produkt o nazwie kamień fizjologiczny. Bardzo podobne w swojej wymowie, ale oznaczające zdecydowanie dwie różne rzeczy. Oczywiście wstawimy funkcję za pomocą znaku równa się, no i wpiszemy początek naszej nazwy funkcji. Mamy nazwę substitute, więc ją wybieramy i zobaczmy, że zawiera ona trzy argumenty wymagalne oraz czwarty argument, który jest argumentem opcjonalnym. Pierwszym argumentem jest ciąg tekstowy, który przeszukujemy. Drugim argumentem, nazwanym jako alt text, jest fragment, który ma funkcja wyszukać. Trzecim argumentem jest treść, która ma zostać podstawiona zamiast argumentu numer 2. Czwartym opcjonalnym argumentem tej funkcji jest liczba określająca, który znaleziony element, jeżeli jest więcej ich niż jeden, ma zostać podmieniony na nowy tekst. Więc jeżeli w nazwie produktu pojawiłyby się co najmniej dwa słowa filozoficzne, musiałbym wybrać, który z nich chcę podmienić. Jeżeli pominąłbym ten czwarty argument, to wszystkie znalezione fragmenty jako argument alt text zostałyby podmienione na new text. Szczególną uwagę tutaj należy zwrócić, jeżeli właśnie chcemy podmienić fragment dość mały, w którym zawierają się poszczególne litery. Wtedy bardzo łatwo zamienić wszystkie elementy, nawet te, których byśmy nie chcieli. Więc przechodząc do uzupełniania argumentów, ciąg tekstowy, który ma zostać przeszukany, to u mnie jest kolumna produkt i każdy wiersz po kolei z tej kolumny. Więc wybieram kolumnę produkt, średnik, co ma zostać znalezione. Oczywiście, jeżeli wpisuję z klawiatury ciąg tekstowy, to stosuję cudzysłów i szukam filozoficzny. Zamykam cudzysłów, średnik, co ma zostać podstawione zamiast znalezionego argumentu numer 2. Tak jak wspomnieliśmy, chcemy zamienić na fizjologiczny. Zamykam cudzysłów. Jeżeli mniej więcej wiem, co kolumna zawiera, wiem, że więcej niż raz pojawi się szukany fragment, więc czwarty argument mogę pominąć, zamykając po prostu funkcję. Argumenty opcjonalne zawsze ujęte są w podpowiedziach w nawiasy kwadratowe.
Więc możemy, ale nie musimy ich tutaj stosować. Wybiorę teraz Enter i moja funkcja uzupełniła mi nową kolumnę obliczeniową. Jeżeli fragment filozoficzny nie został znaleziony w danym wierszu, to funkcja uzupełniła kolumnę, po prostu przepisując cały ciąg tekstowy. Natomiast możemy zobaczyć, że w wierszu 11, czyli tam, gdzie mamy w produkcie ciąg tekstowy jako kamień filozoficzny, w naszej nowej kolumnie obliczeniowej produkt ma nazwę kamień fizjologiczny, czyli funkcja substitute znalazła dany fragment i zamieniła na wskazany, taki, który oczekiwaliśmy. Oczywiście każdy fragment tekstu, który chcemy znaleźć i który chcemy podmienić, musimy wstawić w znaku cudzysłowia. Zmienimy nazwę kolumny na produkt poprawny. Funkcja ta zdecydowanie przydaje się w momencie, gdy wiemy, że w danej kolumnie zaszły pewne literówki lub złe nazwy i za jednym momencie możemy utworzyć nową kolumnę z poprawnymi wartościami lub na podstawie danego fragmentu wstawić inny. Jest to po części połączenie funkcji jeżeli z funkcją find i replace, która znajduje oraz podmienia dany fragment. Funkcją tekstową, która zdecydowanie przydaje się do przygotowania danych, jest funkcja trim. Funkcja jest dosyć prosta w swojej naturze, gdyż po prostu pozbywa się ona zbędnych spacji z danego wiersza, z danej kolumny. Funkcja ta po prostu, jeżeli trafia w danym wierszu na więcej niż jedną spację obok siebie, usuwa tą wielokrotność spacji, jeżeli są one po prostu przy sobie. Funkcja trim przyjmuje tylko jeden argument. Argument, którym jest właśnie kolumna, z której chcemy pozbyć się tych nadmiarowych spacji. Więc nawet jeżeli ja wybiorę kolumnę produkt, ją zamknę i potwierdzę Enterem, to tak naprawdę funkcja zwróci nam na pierwszy rzut oka takie same wartości. Jeżeli pojawiła się tam wielokrotność spacji, pozwoli nam ustrzec się błędu w późniejszej ich wizualizacji, gdyż ciąg tekstowy z dwoma spacjami przy sobie jest traktowany inaczej jako inny ciąg tekstowy, który zawiera tylko pojedynczą spację pomiędzy fragmentami znaków. Więc funkcja ta jest taką funkcją przygotowującą nasz model danych i pozbywającą się ewentualnych problemów w późniejszej pracy.